Więc zabiję go. On jest jakimś kurwa nobem pierdolonym. Ten typ jest jakimś nobem totalnym. Wiecie, dla faceta przeziębienie to jest tragedia. No dla mnie też. To grywa jeszcze ściągnął LeBlancę, zabili ją. I to była ta ostateczna próba. Ostateczna szansa chyba comebacku, ale niestety... O, co to miało być? Co to był za flash, panie Czogat? Ale czy to ma jakieś znaczenie? Ja pierdolę, ty, mógłbym Twitla strzelić. To. Jakby nie Xin, powiem ci, że jeszcze ten cały mógłby klęknąć. Oje, oni już swapnęli się, co już? Już swap jest? To ile mi ten Taur? Ja pierdolę. Ten Taur na topie jest super low, ale nie wezmę go. Nie wezmę go. Ja, Krzysztof, to jest totalna różnica w leśniku. Biorę na Hama ten tower. Ja pierdolę! Na hita był. Nie wiem, wkurwiłem się, dobra. Nie wiem, botom jest się chuja, no po prostu. Nie botom, tylko leśnik ich zarał, kurwa gościu. No to, bo dali się zaorać też. Nie można wychodzić z założenia, że jak leśnik przychodzi... A kim wchodzą pod wieżę, kurwa? Pompy i rozpoczyna pompa Nashora. I tego Nashora w miarę szybko mogą zrobić. Zobaczcie, ile obrażeń ma Inspert tego Nashora tak samo. Póki style. 5000 HP na Nashorze, 3000, 2000. Sin Miwak nie ma swojego błysku. I Sin Miwak zgarnął to z Q. Jak to jest możliwe? Co? Sin Miwak! Co się właśnie stało? Miał fista dostępnego, ale nie, woli z Q to zabrać, nie, oczywiście zasięg. Rozjebani ty, Krzysztof. No dobrze, idę. O, dobra, koniec. Ja robię backdoora i chuj. Tak, faktycznie. Go, go, go. Jazda, kurwa, backdoor! Go, kurwa, czyń chyby, go, kurwa, czyń chyby. Haha! Dobra. Nie, back, uwaga, back, uwaga, back. Uwaga. Ja mam flesza, ja mam flesza. Ja mam flesza, back, back. Ale kurwa, no nie, no mogliśmy cofnąć w sumie od razu, dobra. Tristana zamiast erkować tego Jaxa, to ja nie wiem! Powiem ci tak. Tristana nie zerkowała Jaxa. Nie no, słabo to wyszło, nie? Rome, ale chyba widzimy, że tutaj nie będzie tego wejścia, nie będzie tej inicjacji. Szlatan bardzo mocno oberwał. Też ważne jest to, że Alistar nie ma swojej erki, mogą go zabić. Barczy. Tark niestety upada i teraz pytanie, czy 4 versus 5 chce, że to walczyć, czy jednak tutaj Behave tylko spróbuje to zestylować. Wchodzi Behave. Może to Erka ma jakaś grę. Chce zabić Szlatana. Oj, Behave! Kliknął Erkę, zdążył. Teraz Humanoid może być dojeżdżany. Karzy wchodzi na niego. Humanoid ucieka bardzo ładnie. Humanoid zginął. Jeszcze wejście od Woolite'a. Świetna Erka od Czekoloida. Czy da radę Karzy? Orome czyści! Ależ teamfight wykonają czeskiej Husari. Jeszcze stun nietrafiony, ale Karzy zrobi to. Shutdown! I to może być nawet naszo! Trzeba by na pewno w tą dwójkę. Nie, nie. No kurwa, debilu jebany! Uff.
Kurwo! Nie mogę grać z debilami, no nie mogę, no gość ma, jest autystyczny, no jest, no jest, no co pingujesz, no... No czemu on tankował jeszcze jak miał pasy w Garena, no czemu tak się dzieje, no czemu? No może być taka pro... Koniec gry. Haha, kurwo! Debile. No i patrzę to, kurwa, D3, 100%. Tak o, from kurwa Shoe. Sam odjebałeś Inta. Twoja stara odjebała Inta, jak się rodziła. Masz, kurwa, Marcel, permabanicję. Zaprawdę. Wystąpił dość szybko. On turet upadnie, ale my wzięliśmy pierwszy. Ona sfreshowała, prawda? He. Ja pierdolę, co zrobiłem? Jarku też zginie. Po to sfreshowałem w sumie. Ja pierdolę, Krzysztof, no nie gadaj, no. Haha, kurwo! Prawo go sfreshować w sumie. Myślisz, że nie ma zaufania wrobionego jeszcze? Może to zaufanie będzie dopiero budowane przez tą dwójkę. Mystic gotowy tutaj na hook, trafiony w Rypsona, jest bomba jedna, jest wejście od Mystica pod turret, bardzo ładnie ryba go ograł. Jeszcze to przeżyje niesamowicie Rypson. Ryba, co zagrywa? Wow, Kosztela! No ale to zrobi! Lua się zatrzymał w miejscu i tak, co jest? Co się... Last chance! You've got nothing. The Y seat to continue. Pierdole. On ją ugryzł. Ładny Steve Pass Presence, odetnie jakąkolwiek inicjację, ale teraz Diamond wchodzi i nie wiem, czy to było mądre, na pewno nie. 4 na 5, Licklish ma otwarte wejście. Olejo, zamyka je natychmiast Kira. Po prostu drzwi, to jest, wiesz, taka sytuacja, gdzie zamykasz drzwi i rywal dostaje w nos. W czystej teorii nie ma teraz Gambit swojego porażenia na mapie. 3C9 może zaryzykować Barona. Problem jest z tą ścianą, że dobra zagrana ściana przy Baronie może ci totalnie wygrać. Zplanowali na poprzednim ganku, że kiedy pojawi się Seismic Shot, ten podrzut od talii, wtedy dopiero flashuje. No ale oczywiście ostatnim razem się to nie udało. Ale mamy agresję na dolnej alejce i nie wygrywa jej Cloud9. Ten trash, nie wiem czy był najlepszy, ale Edward pod Inta! Pod Inta to było kompletnie! I teraz Steos w tarapatach, Licklish ma szóstkę. Diamond nie dysponuje swoim błyskiem i nie będą w stanie tutaj pokonać rywali. No, Cloud9 dostało parę darmówek. No i czuję, że tu się sypią nam. Że ten pick ban jest czymś, czego się nie spodziewali i po prostu przegrywają. Że to nie jest tak, że Cloud9 robi tutaj coś niespodziewanego, coś niesamowitego, ale ten hook był naprawdę ładny i Diamond Frogs musi zainwestować błysk, ale trafia go Sneaky! Willing Death tutaj wraz z Ignite'em od Zeyzala poskromiło nam tego niesamowitego junglera z przeszłości. To już jest ogromna przewaga, szczególnie, że ta górna wieża jeszcze nie padła.
No i mamy tutaj na naszych oczach co do centymetrów wyliczoną grę numer jeden. Ale jaja. Ej, nie widziałem tego nigdy, bo wiem, że gracze mają, wiadomo, że są takie, jakieś takie swoje rzeczy, że muszą mieć odpowiednio monitor, że to, że niektórzy na przykład na rękę sobie biorą, że biorą rękę, ustawiają i do tutaj muszą mieć monitor, tu klawiaturę itp. Ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś się właśnie z miarką i mierzył. 10 sekundarki, Krzysztof. Mam reczkę. Nie, kurwa! Zarazem wygrywa trady. Naprawdę rozgrywa to dobrze, ale wieża na topie już prawie upadła. Musi być Galio. Mhm. I już nadchodzi Kira, co więc... Ale nie, trafiony Bodyslam. Oj, gonimy się dzisiaj. Lubię tę zabawę. I no i co zrobią? No nic nie zrobią. Muszą szans Kerena wejść. Moim zdaniem gonienie Singed'a to się prosi o kłopoty. Szczególnie, że środek przepycha cały czas Ryze. Ale co? Ojej. I nic to nie zrobili. Tutaj co mogłem zrobić? Nic nie zrobili. Wieża i tak zaraz upadnie, a Jensen obija za darmo mida, buduje przewagę w creepach, podczas gdy wyglądał... Megazordy to moje zomy, bo się zbijamy w jedną całość na te gibony. Poskizowany jak ten hojr, jaka kotem...